Siemanko, z tej strony Kamek, witam was w kolejnym odcinku Draft to Glory i na razie idzie nam dobrze, wygraliśmy 21 spotkań, przegraliśmy tylko 5, parę razy wygraliśmy, trafiliśmy ostatnio Kaylora Navasa, jeszcze go nie sprzedałem, także spokojnie, jeszcze końcy są, ta droga do miliona końców trochę się przedłuża przez to, że mam pecha w tych paczkach, jakby nie patrzeć, że szczęścia za dużo właśnie w nich nie ma, ale ja zanim przejdziemy od razu do draftu, chciałbym wam podziękować za ostatnią aktywność, za wszystkie lajki, za subskrypcje, bo naprawdę ich ostatnio jest bardzo, bardzo dużo, także dziękuję wam bardzo, jeżeli klikacie subskrypcję, jeżeli macie konto i chcecie mnie subskrybować, to proszę bardzo, kliknijcie na dole dzwoneczek, na powiadomienia, wszystko, wszystko, naprawdę wam dziękuję bardzo, polecam też sprawdzić mojego Instagrama, Facebooka i Snapchata, bo też coś tam wrzucam, także polecam, autoreklama zrobiona i teraz online draft, czas przejść do draftu, 115 tysięcy monet, ja dzisiaj liczę na jakieś legendy w ogóle, okej, 4-3-2-1 to jest formacja, którą lubię i z którą sobie zagramy, no i zobaczmy, kto będzie naszym kapitanem, czy to będzie Robert, Rooney, Dybala, czy Cristiano, wiecie co? Pójdę w Serie A, dlaczego by nie? Chciałbym tutaj mieć jakiegoś El Sharawiego na przykład, pierwszy traf El Sharawi. Dziękuję bardzo. Insigne też jest ciekawy, ale wezmę El Sharawiego i z prawej strony Cuadrado. Nie, chyba nie trafię. Grosik, Cherchi, Quaresma. A, nie, Cherchi kiedyś jeszcze był, ale dobra, wezmę Quaresmę. Póki co tak zaczniemy. SP. Mamy Kante, mamy De Bruyne. Weźmiemy De Bruyne z tego powodu, że jeżeli na prawe skrzydło pojawiłby się Cuadrado, to będzie tam jakieś... A nie, Cuadrado przecież nieważne. Nie było tematu, nie było tematu. Kolory, flaki, już wszystko. Nainggolan. O, i tutaj właśnie połączenie jest już właśnie dobre. To jest to. I jeszcze jakiegoś zawodnika Serie A poproszę. No nie ma. Jest Kante, jest Pastore. Weźmiemy Kante. Jeżeli zrobimy tak, to zgranie wzrośnie o 6. Tak spadnie. Dobra, na razie tak. Zobaczymy. Potrzebujemy jeszcze właśnie prawego skrzydłowego, lewa obrona i ja muszę tu wybrać Evre, chociaż, no mówię wam, pójdę w tą Serię A, zobaczymy, co z tego wyniknie. No tutaj Serie A nie ma, weźmiemy Ramiego. Tutaj mamy Godinę, Smolinga, mamy Akerbiego z Calcio A, Calcio A. Weźmiemy Smolinga, połączenie będzie miał właśnie z Kante i na prawą obronę. O, mamo, dobra, Bakuna Matata i na bramkę Johart niech będzie, bo będzie właśnie, no, coś może jakaś hybryda angielskiej ligi, dobra, weźmy klawiatura, bo angielskiej ligi z Serie A może się stworzy, weźmy Walencję i Walencję na prawą stronę dają 9 zgrania, potrzebujemy jakiegoś prawego skrzydłowego w miarę dobrego, i obrońcy i myślę, że ten skład będzie też dobrze biegał. Weźmy Sané, w razie co. Można grać go. Mamy Payeta, mamy Teveza, Aju, weźmy Payeta, po prostu na jakieś tam zmiany na SPO. Mkhitaryan, teoretycznie. Nie, mamy Salaha. Okej. Okej. Myślę, że to już nas trochę urządza. Potrzebujemy na pewno... Wow, Simon. Dobra, weźmiemy Simana w takim razie na bramkę. Zobaczymy, jak on będzie się sprawdzał. Mamy Mareza na prawą stronę. Weźmiemy go na zmianę jakieś tam. Potrzebujemy środkowego obrońcę dobrego. Mamy trzy szanse na to, żeby dobrego środkowego obrońcę trafić. Kingsley Coleman. Suarez na napadzie. Cuadrado na prawą stronę. Te wybory. Czy ja chcę kwadrat? Alderweirelda musimy wziąć, bo właśnie o tym mówiłem. Dobra, tak. Tak, powiedzmy. Na razie zróbmy. Trochę mi nie wyszedł ten draft. Też jak mamy tutaj... O, tak będzie lepiej. Dobra. Co my tu tak naprawdę potrzebujemy? Nie wiem. Na przykład jakiegoś zmiennika typu Ronaldo. No i dobra, ja pozmieniam tutaj, żeby myśliwy był tam, gdzie trzeba, na przykład... nie wiem za bardzo, czekajcie, wyłączę powiadomienia, po co mi to wszystko. Myśliwy na Dybale. Wartownik kręgosłup, myślę, że resztę nawet nie trzeba zmieniać. Dobra, bank, Calcio A, niech będzie. I okej, dobra, pomnij wróć, dziękuję. Nawet skład dobry, tego zgrania nie ma za dużo, zaraz jeszcze oczywiście dam Dybalę na napad, edytuj skład wyjściowy, ma on myśliwego, bank plus 15,
Myślę, że jak tutaj wstawimy Mareza, a Coleman jeszcze może iść na prawą obronę teoretycznie. Wiem, że to nie da nic więcej, ale myślę, że jest lepszy niż Valencia. Weźmiemy jeszcze, wrzucimy tutaj oczywiście Ronaldo do składu. Weźmy Valencię za tutaj. Teoretycznie Sané chyba powinien dać więcej grania, czy nie? Tak, ale... No może tak wystartujemy, wiecie? Tak o zrobimy, tak zrobimy. 100 zgrania. Okej, gramy po prostu mecze. Zapraszam Was na skróty spotkań. No i lecimy z meczami. Jeżeli będzie kolejny finał, to będę bardzo, bardzo, bardzo zadowolony. Więc przejdźmy do pierwszego meczu. A tutaj nie jest najłatwiej, bo Aguero w informie z przodu i Messi. No i musieliśmy jakoś zacząć. Zaczęliśmy od tego, że przeciwnik bardzo wcześnie Varanem sfaulował mnie od tyłu w środku pola, gdzie nie było to konieczne. Dostał czerwoną kartkę i już było łatwiej. 4-5 minut później właśnie, dzięki temu, że była dziura, no i właśnie nie było tego Varana. Podanie do Dybali, Dybala, lewa noga, bang, bang, okienko i mamy 1-0. Kolejna akcja, tym razem przeciwnika, ale przerwana w środku pola przez De Bruyne. Tam długa piłka do Sané, już mamy praktycznie 2-0, 2-1 teraz, ale podanie, strzał i druga bramka Dybali. No Argentyńczyk tutaj się rozhulał, kolejna akcja, przytrzymanie piłki, ale znowu do przodu biegniemy. Znowu Dybala ma na lewej nodze, uderza obok bezradnego bramkarza i mamy 3-0. Szybko to się wszystko rozkręciło. Jeszcze mamy pierwszą połowę. Podanie do Olszarałiego. Jest Włoch, który schodzi Berbatov spinem finezyjnie. Bang, bang. 4-0 i to wystarczyło, żeby przeciwnik zrejdźkwitował, pożegnał się z tym spotkaniem, no i łatwe, przyjemne pierwsze zwycięstwo. Druga sprawa, no tutaj przeciwnik miał tylko 53 zgrania, ale wybierał chyba samych najlepszych zawodników, miał Ibrę, także no w informie to nie są przelewki już. Podaje do Dybali, Dybala podaje do środka, tutaj jest faul, no nie wiem, czy na czerwoną kartkę szczerze zasługiwał tutaj przeciwnik, ale dostał tą czerwoną kartkę, a my De Bruyne próbowaliśmy to wykorzystać. Nie wiem, dlaczego czasem jest celownik, a czasem nie ma. Wolę zdecydowanie strzelać z celownikiem włączonym. No ale wygrywamy 1-0, 75 minuta. Tutaj dośrodkowanie. No i Sané ze swoim afro strzela bramkę na 2-0. Jeszcze jedna akcja. Tutaj w 90 minucie przeciwnik już był sfrustrowany. No i lobikiem gnoja na 3-0 załatwiliśmy. Także spokojnie, dwie bramki Sané, 3-0. No i jesteśmy w półfinale. A w półfinale co? Suarez z Neymarem, Mkhitaryan z Pogbą i z Gundoganem? Nie najłatwiej się zapowiadało. 100 zgrania, 87 overall. No może gdyby nie ta obrona, która była dosyć przeciętna. No i w szóstej minucie właśnie wbiegaliśmy w tą obronę. Sané z prawej strony przytrzymał piłkę, ale jednak nie. Jednak poszedł do końca, wyłożył Kantę, a ten tylko dołożył nogę. I mamy 1-0. Kolejna akcja, świetne wypuszczenie Elsarawiego. Lewa noga, czy lewa, czy prawa. Nasz Włoch tutaj strzela fenomenalnie i szybko to było, bo 10 minuta mieliśmy rage quit w półfinale. No to nieźle, to wystarczyło teraz tylko wygrać finał i szybko, łatwo i przyjemnie zdobędziemy na pewno jakieś dobre paczki. Pogba, Vardy, no... Pace'a trochę było, ale my rozpoczynamy świetnym wypuszczeniem. Po raz kolejny za tą linię obrony ustawia się El Sharawi, który strzela finezyjnie, tym razem lewą nogą. Lewa, prawa, finezja. Mamy 1-0, 14 minuta. Podanie do środka do Sané. Sané, płaściutki szczurek i mamy 2-0. Tutaj straciłem jedyną bramkę przez swoją głupotę. Podałem do przeciwnika. Przeciwnik tutaj podał do Ronaldo. Jeszcze była szansa, żeby to zablokować, ale przeciwnik spokojnie strzelił do środka. To była najgłupiej stracona bramka, kiedy mogłem zrobić draft, tak jak po tytule widzicie, w którym nie straciłbym ani jednej bramki, straciłem ją w finale. Ach, szkoda strzępić twarz. 3-1 strzelamy, tutaj jeszcze kolejna akcja, podanie do De Bruyne, strzelamy na 4-1, łatwo i przyjemnie wygrywamy ten finał. No i jak widzicie, po przyspieszeniu przeciwnik wyszedł. Zobaczmy, jakie będziemy mieli paczki, szkoda mi tej straconej bramki, ale mam nadzieję, że Wam się podobało. Udało się wygrać, straciłem głupio w jedną bramkę, gdzie sam ją oddałem, tak? Miałbym 4-0, 3-0, 2-0 i 4-0 na przykład. No ale półfinał, rage quity same. Nie, to nie były same rage quity? Nie, chyba trzeci. Nie wiem. Dobra, nieważne, zobaczmy co w paczkach, znaczy jakie paczki po pierwsze. Złota paczka rzadkich kart, złota paczka zawodników premium, złota mega paczka. Czekajcie, zaraz. To jest paczka za 35 tysięcy, to jest paczka za 25 tysięcy i to jest paczka za 25 tysięcy, więc to są moje najlepsze
najlepsze nagrody chyba, łącznie te są warte paczki 85 tysięcy, więc całkiem spoko. Złota paczka rzadkich kart, lecimy po kolei. Nie ma tutaj walkoutu, są karty. Są karty w paczce, czyli to zawodnik Szachtara. Raczej tutaj, no, parę zawodników, których możemy oczywiście od razu wysłać na listę transferową. Tona transferową, Tona transferową, Holandia, no okej, okay, reszta Quicksell tutaj raczej. Chociaż te kontrakty mogę sprzedać, a to też. Dobra, mega paczka, mega duża paczka za 35 tysięcy. A w niej Eśpek z United, to będzie Herrera. Czy Herrera jest coś warty? Zaraz zobaczymy. Zaraz to ogarniemy. Okej, okay. Herrera. No koło dwójki, całkiem okej. Okay. Howard po raz drugi w ogóle. Wyślę to wszystko, wiecie co, do klubu. Później będę tym się martwił i sprzedawał, bo tego jest za dużo. Trzy kondycje, całkiem okej. Okej, jest spoko. I złota paczka zawodników premium, bez walkoutu, bez dużej flary. Lewe skrzydło to będzie Szarami, który dla mnie zrobił dużo w tym meczu i naprawdę lubię nim grać, lubię jego finezyjne strzały, całe życie to będę powtarzał. Czy są tu jacyś zawodnicy warci coś specjalnego? Jeżeli zauważyliście kogoś takiego zwykłego, który jest wart niezwykłe pieniądze, dajcie znać w komentarzach. Ja się z wami żegnam, trzymajcie się, do kolejnego razu, cześć!